Siemaneczko, cześć, witajcie, z tej strony Cezar z ekipy Kryzys, witam was bardzo serdecznie na moim kanale, a dziś pokażę wam, jak nazwać swoją bombę w CS-ie. Chciałbym jeszcze dodać, że za zrobienie tego, co wam dzisiaj pokażę, nie grozi wam żadna blokada konta, także wszystko jest w 100% bezpieczne i możecie to bez problemu zrobić na swoim koncie. Zaczynam. Moi drodzy, aby nazwać swoją bombę w CS-ie, potrzebujecie kupić tabliczkę z nazwą. Aby to zrobić, oczywiście wchodzimy w rynek i tutaj w opcjach wyszukiwania wpisujemy tabliczka z nazwą. Także musimy ją kupić, tutaj jest kup i pokaże nam się ona w naszym ekwipunku. Będzie ona wyglądała następująco, tak? Także musimy ją mieć. Po kupieniu tej tabliczki wchodzimy w folder nazwany items. Znajduje się on domyślnie w Steam Library, Steam Apps, Common, Counter Strike, Global Offensive, CSGO, Scripts, Items. I tutaj będziecie mieli takie trzy oto pliki. Pierwszy z nich, Items Games, musimy zedytować za pomocą notatnika. Aby to zrobić, oczywiście wchodzimy w ten notatnik i potrzebujemy znaleźć oto takiej linijki. Także szukamy ją. Oczywiście, aby to zrobić, wklikamy Ctrl F i wyświetla nam się to okno. Wpisujemy tu tą linijkę. Ta linijka będzie w opisie filmiku, także możecie ją sobie stamtąd skopiować. Znajdujemy i musimy zmienić jej nazwę na MIL. Po czym następnie zapisujemy skrót klawiszowy Ctrl S, ale dla pewności możecie wejść w pliki i zapisać jeszcze raz. Kiedy już to mamy, nasza bomba w ekwipunku Counter Strike powinna się pokazać w postaci normalnie itemu. Także dalszą część tutorialu przeprowadzę w Counter Strike'u. No i moi drodzy, jesteśmy tutaj w panelu Counter Strike Global Offensive. Jak widzicie, w moim ekwipunku pojawił się przedmiot nazwany C4, ładunek C4. Teraz, aby go nazwać, musimy użyć tabliczki. No i wybrać ten przedmiot C4, aczkolwiek łatwiej by było zrobić to w ten sposób, że weźmiemy sobie C4 i klikniemy zmień nazwę. Tutaj wprowadzamy swoją nazwę i używamy użyj tabliczki z nazwą. Teraz ważne przesłanie dla was. Moi drodzy, jeśli chcecie taką tabliczkę wygrać, proponuję wam zostawić w komentarzu pod tym filmikiem nazwę dla mojej bomby, z którą będę grał, i Trade URL, który pomoże mi wysłać dla was taką oto tabliczkę, dzięki której będziecie również mogli zrobić sobie bombę z własną nazwą. Zasady: maksymalnie 3 propozycje w komentarzu, wybieram z rudą najlepszą i do zwycięzcy leci taka oto tabliczka warta 2 eurosy, także myślę, że warto. A kontynuując tutorial, wpisujecie tutaj nazwę, użyj tabliczki, no i musimy z powrotem wrócić do pulpitu. No i moi drodzy, po tym co wam pokazałem w Counter Strike'u, musicie z powrotem wrócić do pliku items i znów otworzyć plik items game. Tutaj oczywiście wyszukujemy za pomocą Ctrl F tej samej linijki, natomiast w wyszukiwaniu musimy zmienić tutaj na MIL, ponieważ to tak zostało. Przywracamy tutaj stan faktyczny, czyli C4, po czym następnie znów zapisujemy przy pomocy skrótu klawiszowego Ctrl S bądź po prostu zapisz. I w tej oto postaci nasza bomba zniknie, znaczy zatwierdzi tą nazwę i będziemy mogli nią spokoju używać w Counter Strike'u. Także moi drodzy, na razie, cześć, trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, komentarz i pamiętajcie, żeby w komentarzu napisać nazwę dla mojej bomby oraz Trade URL, aby otrzymać jakiś item. Na razie, cześć, trzymajcie się, elo!